Dzień dobry po jakże emocjonującym poranku. Tak. Ojej, boi się troszkę, wiesz? No, to nie chcę, żebym pachniał, bo go później no, nie nakarmi. No, idź, biegnij. Witam się z wami i jadę właśnie na badania. Ostatnie przed rezonansem, albo już nawet nie wiem czym. Słuchajcie, gdzieś tam głowa dalej pobolewa. Nawet nie miałam czasu się napić. A jak wiadomo, przed pobieraniem krwi lepiej się napić, także trzymajcie kciuki. Dzisiaj po urlopie pierwszy dzień w pracy, więc generalnie mamy spraw na głowie bardzo dużo. Jeszcze wyskoczyły te badania. Jadę bez skierowania, ponieważ będę musiałabym bardzo długo czekać, aż połączę się z doktorem, który mi da to skierowanie. I stwierdziłam, że to chyba nie ma sensu, bo same te badania kosztują gdzieś koło 13 zł, bo chodzi tutaj o kreatyninę, więc sobie zrobię. A jak doktor będzie dzwonił, to chciałam jeszcze zrobić taki komplet dodatkowych badań, próby wątrobowe, witaminę D i tak dalej, więc na to chciałabym sobie załatwić skierowanie, bo byłoby super, gdyż po prostu no, należy nam się takie coś ze względu na to, że no, płacimy te składki i tak dalej. Jeżeli można zrobić to wszystko na Fundusz Zdrowia, no to trzeba z tego korzystać. Tym bardziej, że ja przez cały czas, słuchajcie, cały czas wszystkie badania regularne, okresowe robiłam prywatnie. Zawsze płaciłam. Nie wiem dlaczego. Jestem ciekawa, czy jak to u Was wygląda. W ciąży też wszystkie badania płaciłam z własnej kieszeni, no bo chodziłam do doktora prywatnie, więc prywatnie nie wypiszę Wam badań i tak dalej, i tak dalej. I jakoś się tym, nie wiem, nie interesowałam albo spędziałem je pieniądze. No nie wiem, jedna z tych dwóch, albo dwie naraz. Dzisiaj jadę jeszcze raz prywatnie i zobaczymy, czy uda mi się załatwić te pozostałe badania na fundusz. Właśnie jedzie jakiś bus, chyba do nas. Okej, to jeszcze wysiądę. Akurat przyszedł mi kabel do ładowania iPhone'a do samochodu, bo strasznie nam tego brakowało, jak jechaliśmy w trasie, ponieważ te kable iPhone'owe nie mają tutaj tej wtyczki USB, tylko mają jakąś swoją, więc od razu go tutaj zostawiam, bo będzie mega przydatny. Także jedziemy. Już wiem, dlaczego nie chodziłam po skierowanie na badania w ośrodku zdrowia. Chciałam badanie, słuchajcie, próby wątrobowe, witaminę D, ferytynę, nie, ferytyna nawet nie, żel, a tak, ferytynę i żelazo, i cholesterol. I kto mi nie przysługuje? Słuchajcie, nie przysługuje mi badanie cholesterolu i witaminy D. Przecież to się mi w pale po prostu nie mieści. Krzyś, nie będziesz tego jadł, kochani, to jest ostra rzodkiewka, nie lubisz tego. Zaraz ci da mamusia coś innego. Ale się wściekłam. Krzychu! Już wiem, dlaczego nie braliśmy skierowania i wszystko robiliśmy prywatnie. Powiedział mi, że mi nie przysługuje to. To, co mi powiedziała, żebym dostała skierowanie od nich. A jak mu powiedziałam, że chciałam takie okresowe badanie, witaminę D, cholesterol, to powiedział, że on mi tego nie wypisze, bo mi to nie przysługuje. Ja mówię, to co mi przysługuje? A on mi powiedział, że przysługuje mi, jak mi coś dolega. A ja badania miałam robione. Te, co ona mi zleciła wtedy. Cześć, że prób wątrobowych, witaminy D, cholesterolu, kurwa, cholesterolu nie mogę wziąć, zrobić? No nie wiem, no to ja o skierowania poprzednie dostałam od żony tego gościa, który do mnie dzwonił. No to możesz napisać, bo ja jestem tak zjeżona, że hej. A powiedziałam, że byłam u neurologa i dostałam informację, żebym skierowała się do lekarza rodzinnego i on mi wypisze te. To dobrze, że poszłam w ogóle zrobić, bo bym była już dzień w dupie, no nie? Mhm. Bo bym nie miała tej kreatyniny. Kładki płacę, powiedz mi. Te 1000 zł miesięcznie. Żeby oni dostawali po prostu. Bo co by mu się stało, jakbym wypisał to skierowanie? Wszędzie chodzę prywatnie, ze wszystkim chodzę prywatnie. Jest po prostu paranoja. No, już nie boli. Chyba tata musi ściągnąć. Tata ściągnie plasterek? O, groszek. Proszę. Hopa. Tati. Ściągać? No. Gotowa? A nie. Nie wiem. Ała! Au! Ała! Tu mama ma takie małe dziki. Au! I te już są ładne chyba. Oj! Oj!
Dobry groszek. A że tak robią hopa? No dobra, to am. No jedz groszki. My właśnie znaleźliśmy rewelacyjną trasę rowerową, nie? W ogóle nie wiedzieliśmy, że naokoło Jeziora Żywieckiego można jechać. Tak znaczy, daleko. Jeszcze nie naokoło. Na razie zwiedzamy, dokąd to jest. 8 km mamy przejechane tak. Od parkingu. Zaparkowaliśmy sobie... Pod Grojcem, jak ktoś jest z tych terenów, to wie. I jedziemy cały czas, już 8 km. I cały czas trasą rowerową. I taki mamy widok. Wcześniej nagrałam, ale tam akurat zachodzi słońce. Było tak pięknie, że szok. A teraz Mikołaj już... Jedźcie. I cały czas jedziemy właśnie tak blisko morza, że do jeziora. Blisko jeziora, że do jeziora mamy, nie wiem, może 2 metry, 3. No. I cały czas go widzimy, to jest super. Pięknie jest. No jedziemy. Nie ma czasu. Wolne tam? Mam was. Wszędzie tu łódeczki sobie pływają, stateczki. No po prostu, jak to mówią, Krzyś teraz chwilę temu powiedział, cudze chwalicie, swego nie znacie. Myśmy, wiecie, nastawiliśmy się na trasy rowerowe nad morzem, bo stwierdziliśmy, że tutaj w naszych okolicach to nic nie ma i nie ma gdzie na tych rowerach jeździć. Jesteśmy tak zaskoczeni, że nie macie bladego pojęcia, bo w życiu się nie spodziewałam, że dookoła Jeziora Żywieckiego odwalili taki kawał zajebistej roboty, powiem wam. Mamy też fajny czas, ponieważ nie ma ludzi za dużo i naprawdę super się jedzie. Pojedyncze rowery i to jest takie, wiecie, okej. Okay. Weekend tu może być grubo, tak stwierdziliśmy, że będzie na pewno masa ludzi. Ale teraz kat. Dobra. Mówiłam, że będzie piknik. No. Jakie to jest, Miki? Dobra. Zdrówko. Krzyś, za tak. Dobrze. To był gryzol. Gryzol. Tu taty lepsze. Ktoś tu zjada na cię truskawki. Jesteś jak ślimak. Jak ty potrafisz nagle szybko jeść? Dobra, Mikołaj jest najlepszą rekomendacją naszych książek kucharskich. Kurczko. Nie wątpię. Miki. Teraz sobie rać. Wiesz, że masz drugą rękę, Miki? To ja ci to zajmę. Podobno kradzione najlepiej rosną. Więc ukradłam. Czy to jest takie kradzione? A jak nie, jak tak? Ma jednego listka. No bo to mała sadzoneczka. My już przy samochodzie. Dzisiaj kończyły z wynikiem 22 i 3. I było super. No,
Super, mi zostało 69%. 69? A mi 99. Już. Już daj, oj. Ale mi bardzo dużo spadło teraz na tym, na tej piątce, jak jechaliśmy tak szybko. To mi was 8 spadło. Proszę, podaj tatusiowi. Co ważne, mi w pewnym momencie spadło do tam 98-97 i z powrotem mi się bateria naładowała podczas jazdy na 100%. Przy ostatniej prostej spadł mi ten 1%, także byłam w szoku, bo jakiś tam procent samoładowania też w tych rowerach jest, więc super. 22 km dziś. I dla udowodnienia, że pedałuję, a nie labuję, po 22 km bateria dalej 99%, więc a nogi, tyłek się spocił. I fell apart a thousand times. I'm tired of thinking. It's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going? Where you going? Where you going with my heart? Piesiu, co Jackie? Co? Ojej, ojej, jakie całuśne to było, jakie to było całuśne. Kto taki jest całuśny? Jesteś całuśny? Uważaj, z tatą jest dziadziuś. Nie dałeś rady? Koniec. Zjadłeś chociaż jedno podczas zbierania? No, żeby to jedno. Taki byłeś zafascynowany? Mikołaj, no masz szczęście. Pokażemy to. Krzyś zrobił takie specjalne do ściągania czereśni. Tutaj się wkłada czereśnie. No i Mikołaj teraz używa. Wszystkim narobię smaka. Jak ci smakowały czereśnie, Miki? Najlepsze. Mikołaj, nie mogłeś znaleźć kota, co? No to popatrz na auto.